Dzień dobry Państwu. Dziś gościmy w zespole szkół Centrum Kształcenia Rolniczego imienia Jadwigi Dziubińskiej w Golątkowie. Szkoła położona jest w gminie Winnica w powiecie pułtuskim, oddalona jest około 60 km na północ od Warszawy. Jest to placówka z długimi tradycjami, powstała już w 1924 roku i dziś oferuje kształcenie w 5 zawodach: mechanizacji rolnictwa, żywienia i usług gastronomicznych, agrobiznesu, weterynarii i architektury krajobrazu. Z tego, co wiem od pana dyrektora, planowane jest również otwarcie nowego zawodu, technik hodowca koni. Zespół szkół w Golątkowie rozwija się bardzo prężnie. Ja wiem, że przy placówce działa internat, stowarzyszenie, zespół pieśni i tańca, plac manewrowy, stajnia Chorpyna. Tego wszystkiego można się dowiedzieć zresztą ze strony internetowej. I szkoła organizuje różne festyny, konkursy, ale bierze także sama udział w różnych inicjatywach organizowanych przez inne placówki. Z tego co wiem, szkoła pozyskuje również aktywnie fundusze unijne. Wchodząc tutaj do szkoły, zauważyłam też, że jest na terenie szkoły bezpłatny dostęp do internetu. Celem naszej wizyty jest spotkanie z dyrektorem szkoły, panem Krzysztofem Nuszkiewiczem, który kilka dni temu został wybrany na swoją drugą kadencję w szkole, na funkcję dyrektora. I chcę zapytać dyrektora oraz pracowników, następnie uczniów, w jaki sposób szkoła przygotowuje ich do wyboru dalszej drogi życiowej, to znaczy jak przygotowuje do wejścia na rynek pracy lub podjęcia kształcenia dalej na studiach wyższych. Panie dyrektorze, ilu uczniów liczy szkoła i czy w ostatnich latach można zauważyć spadek liczby tej uczniów czy wzrost? W związku z tym, że jesteśmy zespołem szkół, a konkretnie zespołem szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Jadwigi Dziubińskiej, możemy poszczycić się kilkoma typami szkół w ramach zespołu szkół. To jest technikum czteroletnie, szkoły policealne, jak również w ramach Centrum Kształcenia Ustawicznego funkcjonuje kwalifikacyjny kurs zawodowy. Dlatego teraz odpowiadam na pytanie, że mamy i uczniów, i słuchaczy, i uczestników kursu kwalifikacyjnego. Blisko 400 uczniów, uczestników kursu i słuchaczy szkoły policjalnej. Chciałbym zapytać o ten planowany zawód technik hodowca koni. Czy to jest kierunek, który myśli pan, że cieszył się, będzie dużym zainteresowaniem? Właśnie który z tych kierunków cieszy się obecnie największym? Eksperymentujemy od kilku lat z pozytywnym skutkiem. Dwa lata temu utworzyliśmy nabór nowych zawodów, to jest technik architektury krajobrazu, jak również technik weterynarii. Ale takie sztandarowe to z największym naborem, chociaż nabór mamy do każdego w tej chwili zawodu, no to głównie technik mechanizacji rolnictwa, technik żywienia. Jeżeli chodzi o odpowiedź tutaj o nowy zawód, technik hodowca koni, to rzeczywiście prowadzimy dużą kampanię, nie tylko taką tutaj w powiecie na terenie, ale również krajową, aby w tym roku rozpocząć kształcenie w tym nowym zawodzie. Jeszcze wspomnę o nowym zawodzie, nowym dla nas, dla naszych 45 szkół. Z tego co już wiem, będziemy jedną z dwóch czy trzech szkół, która będzie realizowała nowy program nauczania związany z odnawialnymi źródłami energii od roku 2014. W tej chwili nauczyciele zdobywają kompetencje i kwalifikacje, wykształcenie dodatkowe w tym kierunku, tak aby rzeczywiście zgodnie z ideą europejską wprowadzać i osiągnąć ten cel 15% w 2000 roku korzystania z odnawialnych źródeł energii, a nie z tej energii czarnej. Czy dobrze zrozumiałam, że szkoła w Golątkowie będzie jedną z dwóch czy trzech szkół w województwie? Może nawet troszkę więcej w kraju. W kraju, dlatego że jest 45 szkół i my tutaj jako, tak, rolniczych, podległych ministrowi. Ogólnie jest więcej tych szkół, ale tych centrów takich kształcenia rolniczego jest 45 i my jako właśnie tutaj jedna z kilku szkół w kraju rozpoczniemy realizację nowej podstawy programowej, jeżeli chodzi o ten zawód, no i również prowadzenie nowego zawodu związanego z odnawialnymi źródłami energii. Szkoła powstała w 1924 roku. I w jaki sposób pielęgnuje te tradycje rolnicze na terenie gminy Winnica i w ogóle powiatu pułtuskiego? Rzeczywiście to bogata historia, lada moment 90 lat doświadczeń i tradycji. Zachowujemy muzeum nasze,
pięknie wyposażone. Przygotowujemy się już do zjazdu absolwentów w 2014 roku. Oczywiście publikacje, zespół pieśni tańca Golądkowo od lat 40, w którym to tańczył nasz absolwent Jarosław Kalinowski między innymi. Pielęgnujemy i szczycimy się tym, bo coraz więcej młodzieży jest zainteresowanej udziałem w tym zespole. Mamy już w tej chwili, można powiedzieć, dwa zespoły, jeden taki doświadczony, składający się z uczniów klas trzecich, czwartych, jak również bardzo chętnie młodzież przysposabia się do tańczenia profesjonalnego, to są uczniowie klas pierwszych. Wypiekamy chleb golądkowski na zakwasie z dużymi tradycjami, za które otrzymaliśmy laur marszałka województwa mazowieckiego i tak jeszcze można byłoby bardzo długo o tych naszych tradycjach, a jeszcze dłużej o nowoczesności. No właśnie, jeżeli chodzi o nowoczesność, to jak szkoła dostosowuje się do tych nowych przemian na wsi? W jaki sposób uczy przedsiębiorczości, rachunkowości, czy też połączenia prowadzenia gospodarstwa domowego z takim nowoczesnym gospodarstwem rolnym? Jednym z przykładów jest odbywanie zajęć lekcyjnych nie tylko w klasie, nie tylko przy pomocy nowoczesnych technik i metod internetowych, jak również odbywają się zajęcia, chociażby tak jak wczoraj z doktorem nauk ekonomicznych, który jest nauczycielem podstaw przedsiębiorczości. Takie lekcje odbywały się wczoraj w gminie, tak aby poznać funkcjonowanie gminy, poznać pracowników, którzy zajmują się działem rolnictwa na terenie gminy. Bardzo często zapraszamy też wielu sławnych, którzy zajmują się rolnictwem. Zapraszamy doradców Mazowieckiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego i terenowych oddziałów. Także ta wiedza płynie i z najwyższej, jak to można powiedzieć, półki specjalistów, nauczycieli z wieloletnim doświadczeniem, ale również nauczycieli, którzy są od kilku lat zatrudnieni. Czyli są uczniowie, którzy przychodzą tutaj z zamiarem przejęcia gospodarstw po swoich rodzicach i chcą na tych gospodarstwach zostać. Są tacy? Tak, w związku z tym nie produkujemy bezrobotnych, bo jak sprawdzamy to w Urzędzie Pracy, to blisko 100% znajduje zatrudnienie. Albo w swoich indywidualnych gospodarstwach, czy jeszcze rodziców przez chwilę, albo w innych instytucjach okołorolniczych podejmują pracę. No, świadczyć o tym mogą nasi absolwenci, którzy, gdzie troje absolwentów jest wójtami, gdzie wielu absolwentów pracuje jako doradcy zawodowi, czy wielu absolwentów pracuje i w swoich gospodarstwach, ale również w innych okołorolniczych. Kilka lat temu szkoła uzyskała tytuł Szkoły Odkrywania Talentów. Co się dzieje z tymi uczniami, którzy chcą się kształcić dalej i w jaki sposób szkoła pomaga im odkrywać ich mocne i słabe strony i jak motywuje ich dalej do rozwoju? Zespół powołany przeze mnie, dotyczący właśnie rozwoju naszych uczniów, stara się w każdym uczniu znaleźć talent, bo to nie jest tak tylko, że jedna, dwie osoby, w każdym myślę, że mamy jakiś talent, staramy się te talenty odkrywać. W jaki sposób? Te osoby, które zechcą, a jest ich bardzo dużo, uczestniczą w dodatkowych wyjazdach krajowych i zagranicznych, mają doświadczenia poprzez rozmowy, poprzez kontakty z uczniami z innych szkół. Także co roku bardzo dużo uczniów uczestniczy w różnego rodzaju konkursach, zajmując czołowe miejsca, chociażby co roku w Olimpiadzie Wiedzy i Umiejętności Rolniczych w różnych działach mechanicznym, w dziale żywieniowym. Także tych sukcesów w ostatnich latach nasza młodzież ma bardzo dużo. Oprócz tego nasi uczniowie biorą udział w takim projekcie pod patronatem Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Projekt ma nazwę CEKIN i głównym celem tego projektu jest właśnie wzrost kompetencji kluczowych uczniów szkół rolniczych w Polsce w zakresie przedsiębiorczości i inicjatywności. Chłopcy, bo to klasa trzeci TMR, uczestniczą w dodatkowych zajęciach, na których uczą się właśnie, jak identyfikować swoje słabe i mocne strony, jak znaleźć swoje miejsce i co zrobić ze sobą dalej, żeby się rozwijać, żeby osiągnąć w życiu sukces. Uczą się również gospodarować domowym budżetem, planować dochody i wydatki. Dowiadują się, jak można korzystać z tego, że mieszkają na obszarach wiejskich, nie tylko prowadząc gospodarstwo rolne.
bo może to być przecież gospodarstwo agroturystyczne, mogą to być odnawialne źródła energii. Jest szereg takich dziedzin, w których mogą się realizować, niekoniecznie prowadząc konwencjonalne rolnictwo. Ten projekt w tym momencie jest już tak na 3/4 zrealizowany. Jeszcze zostaje nam pierwsze półrocze następnego roku szkolnego i będziemy na finiszu. I myślę, bo to był taki projekt pilotażowy, on miał pokazać, czy warto wprowadzić taki przedmiot do programu nauczania. Myślę, że te 3 lata pokażą, że warto i być może w kolejnych latach taki przedmiot zostanie wprowadzony. Dla wszystkich. Tak, wtedy już dla wszystkich. Czy w klasach mechanizacji rolnictwa zdarzają się uczennice? Czy się uczą dziewczyny? No to akurat jest zawód typowo męski. Zdarzyło się. Jeden przypadek był bodajże, że jedna dziewczyna była, znalazła się, ale to no jeszcze nadal jest zawód typowo męski. Ale jak najbardziej rekrutacja przeprowadzana jest zarówno dla chłopców, jak i dla dziewcząt. Także to wszystko jest przed kandydatami. Właściwie czy to jest taka mała politechnika, mała inżynieria maszyn rolniczych? Można powiedzieć, że to jest taka inżynieria w pigułce, ponieważ no tutaj 5 lat, jak ja się uczyłem kiedyś było, teraz 4 lata jest. Natomiast ilość godzin jest mniej więcej podobna. Natomiast treści są typowo politechniczne, czyli jest inżynieria materiałowa, mechanika, materiałoznawstwo, elektrotechnika, także to jest dobry start na studia. No, co akurat przypadkiem, tak, czyli ja uczyłem się w tej szkole, 5 lat też uczyłem się w technikum mechanizacji rolnictwa, poszedłem na studia, także miałem po prostu już dobry start. A czego można dowiedzieć się na przedmiotach rolniczych, które pani prowadzi? Uczniowie na zajęciach z produkcji roślinnej uczą się uprawy roli, uczą się o melioracjach, o uprawie roślin uprawnych, o chorobach, szkodnikach, o chwastach, czyli o całej ochronie roślin uprawnych, o użytkach zielonych, ale prowadzę też przedmioty rośliny ozdobne w technikum kształcącym w zawodzie technik architektury krajobrazu. No i tam rzeczywiście jest więcej dziewcząt. I na tym przedmiocie uczniowie mają zajęcia z uprawy roślin ozdobnych, z charakterystyki roślin ozdobnych, również z ochrony roślin ozdobnych. A jak przedmioty, które Państwo prowadzicie, mają się do przedsiębiorczości? Mój podstawowy program, który weszła już w tym roku, każdy kierunek, każdy profil posiada w swojej siatce godzin, przedmiotów, działalność tak w branży mechanicznej, tak jak w moim kierunku, działalność w branży rolniczej, tak. Także to już... I mają w ogóle podstawy przedsiębiorczości taki przedmiot. Rozumiem. W siatce godzin. A poza tym my też na zajęciach praktycznych też im udostępniamy taką wiedzę o zakładaniu swojej działalności gospodarczej i tym podobne rzeczy. Także na zajęciach praktycznych również mają podawane informacje z tego zakresu. Czy mniej więcej wiadomo jest, ilu uczniów zostaje tutaj w powiecie czy w gminie i pracuje w swoich zawodach, a jaki odsetek wybiera się dalej na studia? Mniej więcej wiecie Państwo? Z tego, co mi wiadomo, dyrektor szkoły prowadzi statystyki, to znaczy bada rynek pracy absolwentów naszych, ale często zdarza się w ten sposób, że gospodarstwa są prowadzone nadal przez uczniów, czyli przez naszych absolwentów, a dodatkowo uczniowie jeszcze pracują, tak? Absolwenci pracują jeszcze dodatkowo w innych zawodach. Rozumiem. Ale często właśnie przyjmują gospodarstwa od rodziców. I rzeczywiście, szczególnie tutaj chłopcy z technika mechanizacji rolnictwa, z tego zawodu, to oni szczególnie właśnie typowo w zawodzie i zostają, prowadzą gospodarstwa w domu. Ale też spory odsetek idzie na studia. I albo kontynuuje naukę w takim zawodzie, albo wybiera zawód pokrewny bardzo często. Na przykład jak jest u nas taki kierunek technik żywienia i usług gastronomicznych, to dziewczyny często idą na dietetykę, albo po prostu na technologię żywności. Często też na chemię, bo to też jest pokrewny kierunek. Także. Z techniką mechanizacji rolnictwa często na rolnictwo się wybierają. To uczelnia Warszawa, SGGW i Ciechanów, Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa. Jakie są zalety szkoły zawodowej? Czy uczniowie mogą się uczyć jazdy na kombajnie, czy uczniowie mogą sami projektować? Oczywiście, że tak. Mamy zajęcia praktyczne, gdzie uczniowie swoją wiedzę teoretyczną wykorzystują właśnie w praktyce.
i nie boją się wziąć do ręki żadnego narzędzia, na przykład dziewczyny z Technikum Architektury Krajobrazu. I tutaj będziemy już od wiosny zajmować się ogrodem, już jest wstępny projekt, będziemy wykonywać, także wszystko robimy praktycznie z uczniami na zajęciach praktycznych, no i na praktyce zawodowej, która czasem też się odbywa w szkole. Tutaj jeszcze dodam, że tak jak na studia poszedłem, oczywiście studia były mechaniczne, także inżynierskie, to było mi znacznie łatwiej w porównaniu do kolegów wykonywać różne rzeczy na laboratoriach. Nie bałem się dotknąć różnych rzeczy, ponieważ to już wcześniej było. Jest planowany zakup kombajnu zbożowego, nie wiemy jeszcze, co to jest za kombajn. W każdym razie co roku są organizowane kursy na kombajn i każdy uczeń oczywiście w ramach profilu może, w ramach profilu technik mechanizacji rolnictwa może taki kurs odbyć. Czy szkoła na przykład posiada swoje pola, na których może kombajn wykorzystać albo sadzić różne rośliny, uprawiać? Jak to jest? Jest zaplecze, oczywiście szkoła posiada dosyć dużą liczbę hektarów. Jest też duża baza maszyn i ciągników rolniczych. Mhm. Także uczniowie jak najbardziej ćwiczą swoje umiejętności, nowych rzeczy się dowiadują, że mamy dosyć dużą liczbę koni, mamy stajnię Horpyna. Mhm. Mamy instruktora nauki jazdy konnej, także... Uczniowie uczą się tak jeździć konno? Często zdarza się tak zauważyć mocno jak najbardziej. Czy zainteresowanie kierunkami rolniczymi spada, czy też rośnie? Rośnie, z tego co się orientuję, to w odniesieniu na przykład do stanu sprzed 4 lat 100% wzrosła ilość podań do szkoły w tym roku. Także no, chyba cieszą się popularnością. 100% podań, ale i też 100% przyszło uczniów. Tak. Także. To nie tak, że to były jakieś fikcyjne podania, tylko naprawdę mamy w tym roku dużo więcej dzieci w szkole i więcej oddziałów w związku z tym otwartych. Największe zainteresowanie technik żywienia i usług gastronomicznych, technik mechanizacji rolnictwa, oczywiście tutaj kultowy taki kierunek. No i w tym roku dużym zainteresowaniem też technik architektury krajobrazu. No i nowe kierunki nasze, czyli technik weterynarii, to już drugi rok, technik architektury krajobrazu, no i w przyszłości jeszcze w naszych planach jest technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej. Marlena, Technikum Żywienia i Gospodarstwa Domowego. Przemek, Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Patrycja, Technikum Weterynarii. Natalia, Technikum Architektury Krajobrazu. Damian, Technikum Agrobiznesu. Marcin, Technikum Mechanizacji Rolnictwa. Wy już teraz wiecie, co właściwie chcecie robić. A w jaki sposób wybrałyście w ogóle te kierunki? Technik weterynarii. Skąd wiedziałaś pod koniec gimnazjum, że to jest właśnie to, co będzie ci się w życiu podobało? No nie byłam pewna do końca tego wyboru na początku. Trochę się wahałam, ale stwierdziłam, że jeśli nie spróbuję, to nie dowiem się, czy było warto. No i na razie jestem na dobrej drodze i myślę, że mi się uda. Agrobiznes. Biznes w gospodarstwie, tak. Według was spotkania z doradcą zawodowym czy doradcą rolniczym są przydatne? Były panie, które nam właśnie doradzały, gdzie możemy poszukać na przykład teraz już pracy, osoby tam niepełnoletnie, jak można sobie tak dorobić czy coś. Były, oczywiście. Szkolenia, jeździmy, kursy, przyjeżdżają czasami do nas, do szkoły. I mniej więcej w jakich kierunkach będzie kiedyś można zdobyć pracę najszybciej. To, co robiliśmy na zajęciach, to na przykład klopsiki w sosie koperkowym. Bardzo dobra potrawa, zrobiliśmy na lekcji, na zajęciach. Rozumiem, że w szkole działa kuchnia. Tak, oczywiście, jest catering i jest obsługa i często można właśnie w tym fachu, no, po prostu taką praktykę zawodową. Wszyscy chcielibyście zostać tutaj, w swoich rejonach, czy wyjechać gdzieś dalej? Ja raczej wykluczę. No, ponieważ w Warszawie nie czułbym się swoją, że tak powiem. Jednak całe życie spędziłem na wsi i tak ciężko by było mi się przenieść na stałe. Tak, chciałabym studiować dalej. W tym kierunku, na uczelni wyższej, w jakimś wielkim, większym mieście. No i nie wykluczam tego, że już tam zostanę. Weterynarz w mieście Pułtusk. No nie wiem jeszcze, nad tym się nie zastanawiałam. Jeśli pójdę gdzieś do większego miasta na studia, to też planuję tam właśnie zostać. Dziękuję wam bardzo.